Postanowiłem nagrać filmik o prostowaniu zębów. Jak widać, jest bardzo wcześnie rano, ale ciśniemy z tą pogadanką na temat prostowania zębów aparatem nakładkowym. Co muszę wspomnieć, nie jestem lekarzem, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc powiem tylko i wyłącznie o swoich odczuciach i od swoich emotion odnośnie leczenia aparatu nakładkowego. Moi drodzy, ja leczyłem się z tego względu, że moje jedynki wybijały się bardzo do przodu, a jak wybijają się do przodu, to inne zęby nachodzą jakby na wolne, puste miejsce. Bałem się, że moje zęby za chwilę będą wyglądać, jakby ktoś mi przywalił w mordę, więc postanowiłem to ogarnąć. Mój wybór aparatu nakładkowego był prosty, ponieważ pół roku temu już było kilkanaście firm, które oferowały leczenie nakładkowe, dlatego też postanowiłem wybrać najtańszą. Fajnie, nie? No. Więc wybrałem, zakupiłem ten pakiet, taki jakiś full, extra, super, duper. Natomiast zakupiłem go, umówiłem się poprzez formularz na stronie, wypełniłem go, zadzwonili do mnie i miałem sobie wybrać klinikę, do której pójdę i zrobię zdjęcia i skan 3D. Natomiast niestety nie było opcji do wyboru, której ja chciałem, więc musiałem pylać do Gliwic, godzina drogi. Ale to jest mniejsza. Pojechałem, bo już byłem zdeterminowany. Tam czekali na mnie państwo, którzy robią po prostu zdjęcia i skan 3D tych zębów. Nic to nie boli, natomiast sam fakt tego, że macie tą japę otwartą przez około pół godziny, jak nie więcej, i ona tam jeździ takim aparatem, który robi po prostu skan zębów. Nic nie boli. Natomiast samo urządzenie tak trochę wieje. Nie wiem, czy to chodzi o ten odsącznik, czy jak to się nazywa, ale wieje i ja mam dosyć mocno unerwione dziąsła. Nie wiem, nie jestem ekspertem, ale po prostu mnie to bolało ze względu na ten wiatr, na ten podmuch. Zrobiłem te zdjęcia, następnie po tygodniu, po dwóch pani do mnie zadzwoniła z tego aparatu, że już jest przygotowany komplet leczenia i wytłumaczyła mi, że moje leczenie nie będzie jakoś skomplikowane, będzie trwało około 6-5 miesięcy. Dostałem również taką wizualizację, która pokazuje, jak te zęby będą się przemieszczać i jak to leczenie będzie wyglądało. Zadzwoniła do mnie pani, że wszystko jest ok, że mam kwalifikacje, mam zatrzymanego zęba, ale co tam, stary? Mam zatrzymanego zęba, muszę na niego uważać, to nie jest przeciwwskazanie, natomiast prędzej czy później będzie mnie czekała jakaś tam operacja, coś tam. Ale nie chcę o tym myśleć na razie, bo wszystko jest w porządku. Mam po prostu to obserwować i pamiętać o tym, że takie coś mam. Natomiast dostałem już te nakładki, cały pakiet z pięknym pudełkiem, właśnie z etui, z czymś tam. I nakładki wyglądają w taki sposób. Jest to po prostu taki plastik, który jest dosyć elastyczny mimo wszystko. Natomiast w momencie zakładania pierwszych nakładek czujemy ucisk, czujemy delikatny ból. Po chwili jakby zęby się już przyzwyczajają, nie czujemy nic. Nakładki są dosyć komfortowe w noszeniu. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przed nakładkami warto sobie zaplombować wszystkie zęby, które tam musicie zrobić, czyli wyleczyć je stomatologicznie. Ja tam miałem trzy dziurki małe, więc poszedłem przed prostowaniem sobie je ogarnąć. No i zakładałem sobie te nakładki, co dwa tygodnie wymieniałem, czyściłem je ciepłą wodą z pastą do zębów i tak je płukałem i tak je zakładałem.
Należy je nosić przez 24 godziny, czyli cały czas. Zdejmujemy, kiedy jemy, kiedy pijemy, szczególnie coś ciepłego i tak dalej, to po prostu to zdejmujemy, żeby nie uszkodzić tego aparatu. To jest logiczne. Miałem chwilę zwątpienia i to nie jedną, tylko wiele. Miałem dość tego noszenia, bo jakby całe życie jakby żyjecie bez tych nakładek, bez tego aparatu, więc cały czas macie coś w gębie, czujecie taką pełną twarz, pełne usta i no jest to denerwujące. Bardzo mocno mi to przeszkadzało, mimo że to było wygodne, ale cały czas czułem te nakładki, cały czas się nimi bawiłem, podgryzałem, jakby nic się temu nie stało, one są na tyle solidne, że w porządku. Natomiast przez pół roku noc to, wiecie, tą jadaczką mieliłem w buzi, no więc dziwnie pewnie to wyglądało. No, że pracuję zdalnie, to tam, wiecie, nikt mnie nie widzi, tylko ja do siebie w lustrze, jak już. Tak to wygląda, jeśli chodzi o higienę, o komfort noszenia i trzeba też pamiętać o tym, żeby te nakładki naprawdę czyścić, szczególnie rano. Bo po prostu jak je zdejmujecie i powąchacie je rano, to naprawdę nie róbcie tego, bo możecie dostać za mało. Pierwsze efekty widziałem po około 4 miesiącach, więc te jedynki się mi cofały, ładnie prostowały i dostałem takiego kopa, takiego powera, żeby cisnąć to dalej i się nie poddawać. Ja też tam wszystko macie też w zapisanej zakładce prostowanie nakładkowe, jakoś tak na moim Instagramie Lukasz Makeup, na który Was zapraszam oczywiście. No i zakończyło się to leczenie. Się wystraszyłem, Boże! Co to się stało? Zakończyło się to leczenie i umówiłem się na retiner, czyli aparat zakładany, żeby podtrzymać efekt. Ta marka akurat i większość marek oferuje takie retencje, po prostu aparat retencyjny. Tylko, że to są dalej nakładki. Ja sobie nie wyobrażam całe życie chodzić w nakładkach, które no nie są tak trwałe, żeby przez miesiąc wytrzymały bez uszczerbku na jakości. Więc powiedziałem sobie, dobra, wydam pieniądze, o których powiem Wam za chwilę. Na drucik. To jest taki drucik zakładany od... Będziecie gdzieś widzieć zdjęcie, jak to wygląda. Robiłem zdjęcie. Nie boli to nic, tylko po prostu leżycie i... Jest to drucik zakładany na taki klej światło utwardzalnym, tak? UV. Więc mam ten drucik de facto dopiero od 3 dni. I on ma podtrzymywać, żeby te zęby się nie rozjeżdżały. Nie zależy mi tam na dole, bo dół to jest w miarę porządku. Bardziej mi zależy na tym, żeby podtrzymało mi to efekt góry. I poinformuję za pół roku, jeśli wszystko będzie ok, jak to się trzyma. Samo odczucie tego retainera, tej retencji jest przyjemne, nic nie czuć. Faktycznie, no trochę się jeszcze gdzieś tam uczę mówić z tym drutem, natomiast ile trzeba nosić ten drut? No najlepiej do końca życia, jeśli będziecie mieć swoje zęby, żeby podtrzymywać ten efekt prostowania. Nic nie jest na stałe, zęby mogą się cofnąć bez retinera, bez retainera, ale tak jak mówię, wolę taki drucik niż chodzić z nakładkami, ponieważ wiecie, idziecie do knajpy, idziecie do restauracji czy coś, to musicie ciągle wyjmować, to jest problematyczne, to jest denerwujące i cały czas czujecie te nakładki. Więc i nie róbcie tak jak ja. Mówimy o pieniądzach teraz. Nie róbcie tak jak ja, nie kupujcie z Groupona takich rzeczy, bo ja dzwoniłem, oni do mnie oddzwonili, ja już zapłaciłem za to, za tego Groupona, za wszystko i zapłaciłem za to 6000 zł. I pani do mnie dzwoni, że no tam leczenie i tak dalej, że ustalimy stawkę za jakiś czas po tych zdjęciach, żeby ocenić stan i ilość nakładek do produkcji, bo oni to produkują, to jest personalizowane, tak? Żeby, no każdy zęb jest inny, tak? Każdy człowiek ma inne uzębienie. To też jest logiczne. Natomiast no, pani mi powiedziała, że no, moje leczenie tyle, a tyle wyniesie. Ja powiedziałem tej pani, sorry, ale ja już zapłaciłem 6000 zł. Ona mi powiedziała stawkę niższą. I mi powiedziała coś, co mnie bardzo zdenerwowało, bo powiedziała,
A to pana leczenie jest tańsze. No ale to trudno, jak już pan zapłacił. Proszę państwa, moje leczenie jest tańsze, ale zapłaciłem, no to już pan trudno, to pan ma za swoje, za swoją głupotę. No niestety tak to wyszło, nie zwrócili mi różnicy za to leczenie, jakby temat ucichł, oni mają więcej kasy, trudno, niech mają, niech sobie kupią torebkę Zary. I po zdjęcie, no efekt jest piorunujący dla mnie, jak po pół roku leczenia to jest naprawdę w porządku. Okej, zapłaciłem. Dodatkowo trzeba zapłacić za chyba jakąś wizytę, właśnie tą pierwszą, chyba nie wiem ile to było teraz, nie chcę was skłamać, ale do około 400 zł za wizytę i za te zdjęcia, to jest osobno. Retiner, nakładki prostujące są już w komplecie, natomiast są tylko jedne, które starczą, ja myślę, że tak na miesiąc, dwa max, a później trzeba sobie zapłacić, nie? Za retiner nakładkowy. Dlatego postanowiłem sobie zafundować ten retiner na górę, ten drucik, który kosztuje 600 zł. Już ze wszystkim i przed nim trzeba sobie wypiaskować zęby, wyczyścić je. Ja tego nie zrobiłem. Zrobię to za chwilę, za jakiś czas. Oni mi tam wstępnie to wypiaskowali, żeby ułożyć ten retiner. Więc wydaje mi się, że całe to leczenie w zależności od waszej wady powinno wyjść od 6 do około 12 tysięcy. Ja pierdzielę, to jest kupa kasy. No ale jeśli chodzi o wadę zgryzu, to naprawdę trzeba leczyć ząbki, żeby jak najbardziej, jak najdłużej one były zdrowe. No i oczywiście nie doliczyłem do tego tej kwoty plombowania zębów, bo oczywiście ja na NFZ nie pójdę. Ja też brałem znieczulenie komputerowe na plomby. Pierwszy raz w życiu i powiem wam, że to jest super sprawa, bo faktycznie to znieczulenie nie boli. Jest takie dziwne rozpieranie, ale jest w porządku. Nie jest to jak zwykłe znieczulenie igłą, taką normalną, grubszą. Natomiast ja to dobrze wspominam i ja mam nadzieję tylko, że ten aparat, który teraz mam, ten retiner, mi podtrzyma efekty, które będą trwałe i trwałe. Wiem, na Instagramie wiele osób z was pisało, że dostał, że ma już 5 lat ten retiner i zęby się może trochę rozjechały, ale nie jakoś mocno, więc liczę na to, że tak do 60-70% utrzyma mi tą prostotę zębów, która właśnie jest teraz, bo nie po to leczyłem, żeby mi się rozjechały i się denerwować. Ja wiem, że to trochę chaotycznie ten filmik jest, ale taki spontan. Wiecie, że ja do YouTube'a nie mam serca i gdzieś tam po prostu miałem impuls i wam nagrałem. Więc częściej o wiele jestem na Instagramie i was tam zapraszam. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, komentujcie, piszcie, bo jestem świadom tego, że totalnie nieprzygotowany filmik może być chaotyczny i totalnie bez ładu i składu. Ale ja myślę, że takie pytania, odpowiedziałem na większość pytań takich, które możecie zadać, więc naprawdę nie ma tu filozofii. Nakładki prostujecie i tyle. I ciśniecie, nie poddawajcie się. Do zobaczenia na Insta. Pa.